they have some teeth. Psst. Please, can let's go. Dzień dobry, szanowni państwo. Właśnie ten rodzinny filmik stał się inspiracją do stworzenia dzisiejszego odcinka, odcinka pod tytułem Trzy kołysanki, i właśnie kołysanki są głównym tematem naszego dzisiejszego spotkania. Na tym filmiku przed chwilą, albo właśnie nie, za chwilkę pojawią się specjaliści, goście odcinka i sami opowiedzą, co na tym filmiku się wydarzyło. Wiadomo, że była tam kołysankowa sytuacja i dziś właśnie chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym, czym są kołysanki, po co są kołysanki. Myślę, że trochę te kołysanki w naszym społeczeństwie zostały zapomniane i chętnie kupujemy płyty, słuchamy kołysanek, ale myślę, że rzadziej je śpiewamy i dzisiaj właśnie, szanowni państwo, chcielibyśmy was zachęcić do tego, żeby te kołysanki w domach śpiewać. Niezależnie od tego, czy w domu mamy dzieci, czy nie, bo również sobie możemy te kołysanki śpiewać. No i oprócz tego, że coś tam porozmawiamy, będą trzy różne kołysanki z różnych stron świata. Także zapraszamy. Piona. No co taka piona słaba? O, piona. I piona. Dobra. Klara, co na tym filmiku się wydarzyło przed chwilą? Co to było? Pamiętasz to? Nie, ale filmik pamiętam. Filmik pamiętasz, ale nie pamiętasz tego zdarzenia? Tę kołysankę śpiewała Klara Wawrzyńcowi, który dosłownie kilka godzin wcześniej się urodził, i to jest nasze takie rodzinne, bardzo ważne wspomnienie. Klara miała lat 4, dzisiaj ma 10, Wawrzyk noworodek i Klara przychodzi. Nie dzisiaj. Nie dzisiaj, w tym roku. W tym roku, no. W październiku 29. Tak. Klara kładzie rękę Wawrzkowi na głowie i śpiewa mu kołysankę. To od tak po prostu. Ty kompletnie nie pamiętasz tego? Nie. A jak myślisz, dlaczego zaśpiewałaś wtedy kołysankę braciszkowi? Nie wiem, może płakał? Nie pamiętam. Może tak. Płakał. No to po co są kołysanki, słuchajcie? Żeby uspokoić na przykład dziecko. Super. Żeby je uśpić. Uśpić. Wawro, po co są kołysanki? Dobra, kolejna odpowiedź. Żeby uspokoić dziecko, żeby je uśpić. Co najmniej trzy dobre powody, żeby śpiewać kołysanki. Jak mają muchy w nosie. Mają muchy w nosie. O, czyli jak dzieci mają muchy w nosie, to też im można śpiewać kołysanki, tak? Tak, i wtedy robią... Norka, lubisz śpiewać kołysanki? Jaka jest twoja ulubiona kołysanka? Ululej mi się. Ululej mi się, czyli ta, co się teraz najnowszej nauczyliśmy, tak? Ululej mi się, czyli lulej, że mi lulej ze Śląska. Lulej, że mi... Powiedzmy tekst, przypomnijmy, nauczmy wszystkich. Lulej, że mi lulej i ululej mi się. Nie płakej, nie krzykej i uchowej mi się. Śpi, śpi, całko nocka, śpi, syneczku mój. Niech cię w życiu omijają frasunek i ból. Aha, instrumenty jeszcze. Lulej, że mi lulej i ululej mi się. Nie płakej, nie krzykej i uchowej mi się. Śpi, śpi, całko nocka, śpi, syneczku mój. Niech cię w życiu omijają frasunek i ból. Śpi, śpi, całko
ludzka, śpi, syneczku mój. Niech cię w życiu omijają frasunek i ból. Lulejże mi lulej i ululej mi się, nie płakaj, nie krzykaj i uchowaj mi się. Śpi, śpi całko nocka, śpi syneczku mój. Niech cię w życiu omijają frasunek i ból. Śpi, śpi całko nocka, śpi syneczku mój. Niech cię w życiu omijają frasunek i ból. To co, teraz może ta indiańska kołysanka, co? Tak. Musimy tekst przypomnieć. Bardzo, tekst... ale ja ją pamiętam. Bardzo dawno mnie jej nauczyłeś i ja cały czas ją pamiętam. Super. Ja też. To nauczmy wszystkich tekstu. My tę kołysankę ja też już... Ja nie pamiętam. Nie pamiętasz, synu? Wykonywaliśmy wiele razy. Dobra, uwaga. No to ty się uczysz z nami, uwaga. Ho, ho, what a day. A ja to pamiętam. Ho, ho, what a day. Ho, ho, what a day. Trzy razy i potem... Kiyokena, kiyokena. Kołysanka indiańska w jednym z języków Indian Ameryki Północnej. Tłumaczenie tekstu. O, o, moja dziecino, zaśnij już mniej więcej. Coś takiego. Dobrze.
Dobrze, i na zakończenie, szanowni państwo, cóż, powiemy tylko, że zachęcamy do śpiewania kołysanek w domu. Można samemu też różne kołysanki wymyślać i my wykonamy taką kołysankę, którą u nas śpiewamy codziennie, właściwie prawie codziennie wieczorem, prawda? Czasem, tak. czasem wszyscy są tak śpiący, że zasypiają przed kołysanką, ale jeśli tylko się udaje, to śpiewamy taką kołysankę aniołów. I tutaj cztery ważne imiona tych aniołów. Kto pamięta? Ja. Uriel. Róża. Rafał. Gabriel. Tak. Michał. I Michał, tak. Czterech najważniejszych aniołów. Okej, okay, tekst. 3, 4. Zapada noc, mój ojcze, proszę poślij aniołów swych. Michała na prawo, Gabriela na lewo. Uriela przede mną, a Michała... Rafała. Jako tylną straż. A nade mną spocznie twoja szekina. I tutaj jeszcze Klara ma dla najmłodszych odbiorców naszego odcinka zagadkę. Cicho! Takich naprawdę najmłodszych. Co to znaczy szekina? No, bo dorośli raczej będą wiedzieli. Może też nie wszyscy. Ja wiem! Nie możemy odpowiadać teraz, jaka... oddawać nie odpowiedzi na tę zagadkę. Dobra, śpiewamy. Uwaga. Zapada noc, mój ojcze, proszę poślij aniołów swych. Michała na prawo, Gabriela na lewą stronę mą. Uriela przede mną, Rafała jako tylną straż. A nade mną spocznie twoja szekina. A nade mną spocznie twoja szekina. Zapada noc, mój ojcze, proszę poślij aniołów swych. Michała na prawo, Gabriela na lewą stronę mą. Uriela przede mną, Rafała jako tylną straż. A nade mną spocznie twoja szekina. A nade mną spocznie twoja szekina.